Dzisiaj jest 23 sierpień 2022 rok, wtorek. Jest to ważna wiadomość dla konsulatu Republiki Bułgarii we Wrocławiu. Tu jest w samym centrum Wrocławia, przy Galerii Dominikańskiej, konsulatu państwa Bułgaria. Niniejszym chciałem przekazać ważną wiadomość panu konsulowi we Wrocławiu, że nastąpiła taka patologiczna i przestępcza sytuacja, że jest jeden bandyta sądowy we Wrocławiu jako pracownik sądowy, już 10-letni, Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, lat około 51, która swoimi przestępczymi działaniami jako pracownik państwowy, jako pracownik sądowy we Wrocławiu, a są to działania przestępcze tego pracownika państwowego, czyli działania przestępcze całego państwa polskiego, dąży do tego i już jest coraz bliżej, że państwo polskie chce mnie bez żadnych kwitów, bez żadnych dowodów obciążających mnie i tak dalej, że chce mnie pozbawić wolności na nie wiadomo jak długi czas poprzez pojmanie mnie bezprawne i umieszczenie w areszcie tymczasowym, ale nie wiadomo na jak długo, to może być na czas nieokreślony, oraz pojmania mnie i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, też nie wiadomo na jak długo. W związku z tym, tak czy inaczej, jeśli będę pozbawiony wolności bezprawnie i w sposób przestępczy przez państwo polskie, bo to musi być jasno zauważone, powiedziane i żeby to wybrzmiało, to uniemożliwi mi to utrzymywanie dobrych, sąsiedzkich i poprawnych relacji moich z państwem Bułgarii, z Republiką Bułgarii, z urzędami bułgarskimi, z organami władzy bułgarskimi i wszystkimi innymi organizacjami, które współpracują z państwem bułgarskim w Europie i na całym świecie. Nie będę mógł poznawać kultury Bułgarii, odwiedzać jako turysta kraju Bułgaria. Nie będę mógł się uczyć języka bułgarskiego oraz nie będę mógł kupować jako klient towarów bułgarskich we Wrocławiu, w Polsce, w Europie i na całym świecie. Więc jasno to tutaj przypominam i informuję szacownego konsula konsulatu Republiki Bułgarii we Wrocławiu, że państwo polskie chce mnie pozbawić wolności poprzez bandytę sądowego jako pracownika sądowego i będąc pozbawionym wolności nie będę mógł się kontaktować z moimi znajomymi, którzy są obywatelami Bułgarii. Nie będę mógł utrzymywać moich poprawnych relacji z rządem Bułgarii, ani być klientem i kupować produktów wyprodukowanych w Bułgarii. Bardzo bym prosił o jakąkolwiek pomoc, gdyby szacowny pan konsul mógł coś zrobić w tej sprawie i mi pomóc. Bardzo dziękuję szacownemu panu konsulowi za wysłuchanie tej ważnej wiadomości z uwagą i zastanowieniem. Bardzo dziękuję.